Przede wszystkim jestem Przechaj, witam Was w kolejnym odcinku openingowym. Będziemy sobie dzisiaj otwierać 100 tych Suspice Jarów. Mamy je dostępne z wykonywania misji codziennych do Warzone'ów 4, 5, 6. Także już te odcinki nieraz bywały u mnie na kanale. Na ten moment, dzisiaj mamy 26 kwietnia, jest godzina dzisiaj 23.11 teraz. No i w tym momencie mamy tutaj 445 słoików. Ja sobie otworzę w tym odcinku 100. Słoiczków, ale już teraz zapraszam Was na opening 300 słoików, tych Suspice Jarów. Wtedy jak wbijemy 300 poziom, więc jakby się ktoś chciał oglądać, spodziewał, no to zapraszamy. Nie wiem jeszcze kiedy to będzie, otwieranie tych 300 słoików, ale wtedy dopiero jak wbijemy 300 poziom, ale póki co otwieramy tylko stówkę. Ja już po ostatnim odcinku, gdzie tutaj otwieraliśmy te słoiki. Nie było żadnego odcinka, tam gdzie był 1000 chyba otwieranych tych słoików. Dlaczego nie było żadnego? Ano po prostu, bo zbierałem sobie 100-200 i chciałem sobie do 300 uzbierać, żeby mieć już przygotowane. Także od tamtego momentu zbieram 300 i potem jak zebrałem znowu kolejne 100 do 400 i teraz mam 445, zdaje się, jak dobrze mówiłem. Więc teraz znalazłem chwilkę czasu i postanowiłem sobie otworzyć te 100 słoiczków, żeby nie było. I tak, tutaj mam już przygotowane w depozycie 4 strony i tutaj jest czwarta na 4 słoiczki. I my sobie możemy jeszcze zobaczyć, jak to wyglądało w poprzednim odcinku, gdzie otwieraliśmy te słoiki. Jak to było tutaj z tymi, wiecie, raz, dwa, trzy, cztery. I to było tu raz, dwa, trzy, trzy, tak. Standardowo to zawsze jest. No i teraz tak, to jest obecna sytuacja po tamtejszym odcinku. To było, no nie pamiętam już kiedy, także jak coś to sobie popatrzcie na datę, ale kilka miesięcy temu to musiało być. Praktycznie codziennie zdobywałem po 11 słoików. Czasem się zdarzyło, że zdobyłem 10, czasem troszkę mniej, ale zazwyczaj to było 11. Tam kilka dni było takich, że nie zdążyłem zrobić wszystkich tych tasków, dlatego zdobywałem tego mniej, ale jak już wspominałem, przeważnie robiłem te 11 słoików. No dobra, ignorę ci dam. Także teraz możemy sobie zobaczyć, jaka jest cena na ten moment tych itemków tutaj. Jakie możemy sobie otworzyć tego Suspice'a Jara. Zobaczmy sobie dokładnie na market, jak to wygląda. No bo tutaj tych gemów się nie zmieni cena, bo to jest 5000 i 10000, to tutaj się nie zmieni, bo to u NPC-ka sprzedajemy, ale... Ale tu mamy ten Suspice Device 1. O, to już mamy 29. Jeszcze wczoraj było to wszystko na czerwono, że było po 39 tysięcy chyba to tak wystawiłem. Ale to 29 też nie jest jakoś specjalnie źle. A wtedy było 14 tysięcy. No to jakby nie było, jesteśmy w lepszej sytuacji. Ja sobie teraz zmienię to. I tu mamy cenę 29 tysięcy. 29 tysięcy i 899. 899 i taką mamy cenę, czyli tutaj nam wzrosło po tamtym odcinku. Bo wtedy było tego dużo, jak ktoś pamięta, to tego było dużo masa. A teraz to moment jest skupywane, także za 2-3 dni tego nie będzie. Na Silver Token niestety to nam spadła cena, Silver Token, bo tu mamy 9000, no niestety, no. No to właśnie tak wychodzi, że... Ale za kilka dni już może tego nie być, ale no trudno. Wystawimy za tyle, niech sobie ktoś tam to weźmie do czegoś tam. Czyli tutaj cena nam spadła na tym Silverze tokenie. Zmienimy sobie ją jeszcze. I tu mamy cenę 9997. 9997, taką mamy cenę Silver Tokena, a Gold Token to prawdopodobnie też chyba spadła cena. Gold Token 38899, no to nie, no to tutaj nawet wzrosło jeszcze. To spoko. 38 i 899. 899, po takiej cenie możemy to wystawić na market, ale tych gold tokenów prawdopodobnie nie będę sprzedawać,
Ja sobie je zostawię do imbuingów. Także na ten moment nie będę ich sprzedawać, bo nie potrzebuję jakoś tak kasy. Chyba że kiedyś będę ich potrzebował, no to trochę sobie sprzedam tych gold tokenów, znaczy tych silver tokenów. A te gold tokeny możemy sprzedać. Znaczy gold tokeny zostawiamy, a te silver tokeny możemy sprzedać. No to w sumie co, omówiliśmy już wszystko co i jak, ile co kosztuje. Jak coś to mogę wam dać w linku te misje, które robię na co dzień, żeby te słoiki zdobywać. Tak już wspominałem wcześniej, 11 można zdobyć, ale jak ktoś ma jakiś niski level, to można sobie zrobić tylko 4 słoiki, bo misja na 4 słoiki jest bardzo prosta, nie wymaga jakoś specjalnie tutaj dużego levela i walki z mobkami, tylko trzeba trochę pochodzić i poodprowadzać takie mobki. Także to jest łatwe, no to w sumie sobie przechodzimy do tego openingu. Będziemy klikać tutaj te 4 strony, niecałe. Lecimy od razu. Silver token, 2 silver tokeny, 3 spice device. To może tak powoli będziemy odkrywać, bo mamy tego mało. Blue gem i violet gem. 2, 4 silverki, 1 gold, 7, 2 goldy, 3 spice, 8, 9, 22, 11, 12, 13, 5 goldów, 16. Już będziemy kończyć. Cyk, 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 cyk. 20 silverków, 25, 24. No, 24 silver tokeny. I to mamy 6 gold tokenów. 6 gold tokenów jest potrzebnych, żeby sobie wymienić itemki do boosta, znaczy do imbuinga na trzeci poziom. Także u NPC-ka warto wymienić 6 gold tokenów, niż tutaj kupować te itemki, bo wychodzi taniej. No, jak ktoś nie wierzy, no zależy od serwera, ale u mnie to wychodzi taniej zakupić sobie 6 gold tokenów, niż pokupywać te itemki. Jak u kogoś wychodzi na odwrót, no to sobie to też zależy od tam serwera, od aktualnych cen, ale możecie sobie to posprawdzać, co wam się bardziej opłaca. Aktualnie mi właśnie silver, czy te gold tokeny się bardziej opłacają. No to otworzyliśmy 100, policzmy sobie, czy dokładnie, czy to na pewno było 100, żebym się nie pomylił. 6 plus 13 plus 50 plus 7 plus 24 jest dokładna stówka. 100 itemków za to wyszło. Czyli tak, no możemy jeszcze na koniec odcinka tutaj tego openingowego policzyć sobie, ile zarobiliśmy za to, gdybyśmy się tak zastanowili. No to mamy 6 gold tokenów, 6 razy 38,899. To mamy 233 394. To oczywiście jest kwota bez podatku na markecie. Tutaj mamy 13 razy 10 tysięcy. No to mamy tutaj 130 tysięcy. Możemy tu dodać 130 tysięcy. Ok, to już z tego mamy 363 tysiące. I teraz mamy 50 razy 5 tysięcy. To mamy już 250 tysięcy za to. Dodać 250 tysięcy. Już mamy 613 tysięcy za to. Patrzcie, jak niewiele potrzeba, żeby zrobić sobie zysk w tej grze. I teraz tak. To było to. I teraz mamy te 7 suspice jarów. 7 razy 9, 8, 9, 9. To mamy 69 tysięcy plus 69, 2, 9, 3. Teraz mamy 682 tysiące i jeszcze silver tokeny. To jest słaba cena. 24 razy 9,997. 239 tysięcy. To mamy plus 239 tysięcy. 928. No i to mamy równy wynik. 922 tysiące 615, czyli prawie milion zarobiliśmy na tych 100 słoikach, gdzie dziennie zdobywaliśmy 11, no to myślę, że spoko profit. Jakby tutaj cena była silver tokenu wyższa, około 12 tysięcy, 13, no to w sumie tutaj byłby jeszcze większy zysk, ale na tych suspice'ach, device'ach myślę, że zyskamy, bo cena nam urosła co do ostatniego odcinka. Także myślę, że spoko zysk po tym odcinku 922 615. Tutaj tam minus ten podatek, gdy to wystawię na market, no to tam powiedzmy, że te 920 tysięcy, załóżmy te 2000 pójdzie na podatek. Także to jest cały ten zysk po tym odcineczku.
Więc no, ode mnie byłoby na tyle w tym krótkim materiale openingowym. Jak zbiorę do kolejnej stówki, bo tam mam jeszcze tutaj kilka, jak dorobię do setki, no to sobie będziemy sobie mogli nagrać kolejny odcinek na 100. Bo raczej wątpię, że wcześniej zdążę wbić 300 poziom, więc myślę, że tutaj mam 45, więc jak będzie stówka i będę miał chwilę czasu, to sobie znowu nagramy. Codziennie zdobywamy 11 słoików. To mamy 100. Czekajcie, to mamy, to będzie tak 100 minus 45 podzielone na 11. No to w 5 dni jesteśmy to w stanie zrobić. Więc 5 dni jesteśmy w stanie to zrobić, więc możliwe, że za tydzień, jak będę miał chwilę czasu, to sobie znowu nagramy opening na 100 słoików. Także serdecznie zapraszam na odcinki openingowe i na streamy też zapraszam. Jeśli się ten odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Subskrypcję, jeśli jesteś nowy, to też zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Łapkę w górę pod tym odcinkiem możesz zostawić. Dzwoneczek sobie dajcie, żeby być na bieżąco. Wiem, że niekiedy jak rozpoczynam streama, to te powiadomienia wam nie przychodzą. Nie wiem czemu, tak to jakoś jest dziwnie zrobione. Także jak coś, to wypatrujcie. Do grupy na Facebooku też możecie dołączyć pacjenci się chorzy. Jak będę online, to też możecie do mnie pisać, czy jest stream, czy nie. Wam odpowiem, jak coś, kiedy będzie. Bo niektórzy się skarżyli, że niekiedy nie wyświetlają mi się powiadomienia na YouTubie. Więc jak coś, to pisać do mnie, dam wam znać. I ode mnie byłoby na tyle w tym krótkim materiale, jak już wspominałem. I widzimy się, no, za tydzień, dajmy na to, czy tam kiedyś w przyszłości, na kolejnym tym odcinku openingowym. I jeszcze pozdrawiam tutaj widzów, którzy mnie teraz oglądają na moim streamie, Twitchu i na YouTubie. Pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia w kolejnych odcinkach openingowych. Pa, pa!